Witam Was serdecznie, to jest Bad Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Assassin's Creed. Wyczyściliśmy sobie mapkę w poprzednim odcinku, jak widzieliście. Zajęło to długo, ale ta dzielnica, ta centralna. Centralna? To jest centralna? No mniejsza z tym, niech się zwie jak się zwie. Idziemy do biura, żeby zebrać sobie zleconko. Hello. Witaj, Altairze. Hej. Jakieś wieści? Al-Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy i co tam powiesz? I zarządza portem w Akce. Tak. Akce. I nie tylko to. Mów więc dalej. Jesus. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. On gdzieś tam w wieży będzie sprawę. Coś tam? Ciekawe, skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. No spoko. Zobaczymy, pożyjemy. Strzeż się, Altairze. Kogo? Czego? Kogo? Altairze. Tak, Rafiku? Jestem ci winien przeprosiny. A za co? Za to, że wątpię. Żywota! Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjaciel? Bądź bezpieczny. Dawaj, piórko! W skrócie. Dobra, to spadamy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Spadamy. Chodzenie zakończone. Jak to pięknie wygląda, że mam wszystko, wszystko w siśko mamy zrobione. Potem w późniejszej części chyba od Brotherhood, bo dwójka jeszcze miała w miarę spoko. A tak to będzie wesoło. Bo strasznie te niektóre te misje masakrycznie. Tam, żeby mieć 100% synchronizacji, były dwie dodatkowe, no nie? Dwie opcje do spełnienia, o. Jest tak nie zawsze. Nie zawsze to wychodzi fajnie mi. Ja tam się nie skupiam na tym, żeby zrobić wszystko na 100%, tylko skończyć. Zepsułam ci wszystko. O, jak się baby z tego bały, sklonowały. Zrespiły przed oczami mi się. Ale weź ze zysku! Jak ja tam mam wejść teraz? No dobra, mogę teraz. Nie mogę! Shit! No rady, ja mam tam zejść. Tędy mogę? A ci panowie się na mnie nie rzucą? Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Idźcie z darami. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. No idźcie. Mi się kurde zaraz obrażą wszyscy. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Mogę tędy? Tak, mogę tędy. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. O kurde. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nie. Nosisz takie same szaty. No ciekawe. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie rozumiem. Dlaczego mi to robisz? Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli?
Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Ty też. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Ja bym mogła. Strach, ja mogę. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, nie mogę podejść bliżej. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. Nie. To następne. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci granie są wytrwali. Chodź, gościu, z rogami. A teraz wracać do pracy. Dobrze, ja idę za nimi, ja idę za nimi, ja idę za nimi, ja idę. Puśćcie mnie! Jestem duchownym. Nie, trzeba odczekać niestety. On będzie tam na wieży. Adia. Popatrzcie, co mam. Patrzcie na mnie. No chodźcie. Tylko mnie do wody nie wrzućcie, bo się obrażę. No zaraz go tam dopadniemy. No chodźcie wszyscy, chodźcie, bo... No i tak musiałabym... Musiałabym się wam wszystkimi po kolei zająć. Więc... Odchodźcie po kolei, każdy dostanie... miecza. Wyzoryka. No jak szybko was... No dobrze. Jak zwykle nie trafić, wyczuć. No. Ty byś tam do wody. O, pięknie. Top się. Dobra, już uspokójcie się, nie gońcie jak powaleni, bo ja nie wiem ile mam nożyków. 10 mam. Będę tam się ten... Będę gdzieś, co? Żebym się dostawała. Nic tu po tobie! Ślepoto! Jak żeś mógł mnie trafić? Jesus! Skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie... Wow, po prostu. Zajebiście i wszystko od nowa. Are you fucking me? Jezu! Wszyscy się zrespili. Złe! Złe gra. Asasynie, co ty mi robisz? Co miej mi 100 lat. Jeszcze tamten oddział przyjdzie mi tu zaraz. No, zdecyduj się. No, już przyszli. Już przyszli do mnie. Do wody, plus. Ale pewnie nie. No raczej wy przegrywacie, to tak bardzo mocno. Brawo! Brawo, ciap ciap, kurde. Złe to jest, że nie zrobili tego, że on może pływać. Znaczy dobra, pływać może nie. Woda w takich czasach to była koszmar. Ale żeby kurde... Mogłabym to zostawić jakoś inaczej, to rozwiązać, ale... Chodź ta. Ja!
Szybciej byście się... zdecydowali na mnie. Dobra, jeszcze wy! Chodźcie! Wow, ale wam to tylko zajmuje, zaraz mi ktoś wypędzili pod, na wodę. Pod wodę. No chodźcie, jeszcze was dwóch. No, jaki cwan. Ja kupowali go! Dobra, spindzile, jak ja zaś nie trafię tam, to będzie masakra jakaś. Altair, no i chłopie, ty nie umiesz pływać mi i to mnie wkurza, no. Dobrze skacze, no. Kurka wodna. Proszę cię, weź hały mi nie rób. Tylko skocz tu. Skocz tu. Tu. No i tu. Boziu drogi. To koniec twojego życia. No i spoko. A bo on jest gdzieś tam. Wow, zaś będę po wodzie kurde skakać. Jezus Maryja, już myślałam, że mi spadnie. Nie, co ty mi robisz? Halo? Halo? Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Oh shit, jak nam rzucił, jak smak. Czy on może nam uciec? Bo coś czuję, że mi ucieka. A ja się bawię w wycinkę. Wow. Brawo ja. Szybciej mi się ogarnijcie. No, szybko. Szybko, raz, raz. Właśnie. Uciekł. Z drugiej strony. Dobra, z drugiej strony. Wow, wszystko od nowa. Ale ja się steguję i się wycwanie i nie będę was wszystkich bić. Wow. Czekajcie, gdzie ten jest? Tam na tym. A ja bym może z drugiej strony. Z drugiej strony. Tak, utop mi się, kurde, znowu. Pójdę w drugą stronę. Idę w tą stronę, o którą on uciekał mi. On gdzieś tędy uciekał. Na razie was wszystkich zostawię. Przepraszam. Boże, uważaj, jak idziesz. A chodźcie do mnie. Tak patrzę, czy on zacznie uciekać ten. Może był jakby on tam siedział sobie. I się tam nie interesuje sprawami. O, żeż ty w życiu. O, tu! Kurwa, on ucieka mi zaś. Ja pierdzielę. Nie! Kurwa! Leć za nim. Zetnę go nożem. Nożykiem. Chodź tu, gnojku. Kurde. Super! Jeszcze do wody mnie wrzuci. Nie! Ale je. Chodź tu, skurkowańcu jeden. O. Chyba nie bardzo. O, bo. Nie macie takiego zasięgu. Ale ty jesteś wolny.
Ile nożyków przyjmiesz na klatę? Kurde! Dobra, tu mogę z tobą walczyć, jak bardzo chcesz. No chodź. Boże drogi. Złe. Zginiesz. Jak twoi koledzy. No i co? Nikt niechętny? Wiedziałem, że przyjdzie! No to dobrze. Nie. Dobra. No raczej im to nic nie ten. Nie bardzo dadzą sobie radę. No jeszcze czterech swoich kolegów. Czemu mi to... No i pażegnaj nareszcie. Proszę, nie rób tego. Boisz się? Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Co? Mów! Wiecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Przed kim? Od tyranii wiary. Ojejku. Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi, mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. No właśnie. Ucieczka szybka do tego. O, ty dzięki! Co to było? Dobra, jeszcze wami się zajmę. Nie. No wejdź, dajże sesiana. No. Biuro jest niedaleko, więc spoko. W miarę. Nie trafiłeś. Chodź tu. Głupi jeden. Dobrze, mamy to. Super. Altairze, wywołałeś spore zamieszanie. No, raczej. Zrobiłem, jak kazano. Żywot Zimbranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masjafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? No nie. Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więcej ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To ci, których zabijasz, prawda? No, raczej. Czujesz coś względem nich? Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć, jeśli mieli dobre zamiary, może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje. Jestem tylko Rafikiem, Altairze, i takie sprawy mnie przerastają.
Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Nie sądzę. Być może. Dziękuję, Rafiku. Przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Umiejętność jak możliwości pływania? Jak tak nie można? To jest dziwne, kurde. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Nie umie pływać. Topi się za każdym razem. Dobrze. Cool. Kolejny. Znowu wysiadka z Animusa. To zaś. Mamy mało czasu, Widik. Mam świadomość, że okno startowe jest wolne. Gdziekolwiek jest, czas na wydobycie. Pracuję nad tym. A gdy skończysz? Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport. Ja nic nie piszę. Nic nie piszę, czemu mam odwrotną? Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. To, jakiś ty dobry. Co się dzieje? Słuchałeś mi coś? Hello? Chyba jest jakiś problem z Animusem. Nie, wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy... Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, Jezus Maria, o co tu chodzi? Kobieto! Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Tylko mi później nie daj! Oni chcą wszystko zmienić. To jak żyjemy, to jak myślimy, to czym jesteśmy. Widik zrobił ci już wykład, jaki ten świat jest zepsuty i jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać. I nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Oh shit. Jak? Skarb Templariuszy. Ich zdaniem to... Aha. Słucham. Proszę prowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. Nie ma gadu gadu, spindzilaj. No i co? Więcej nie powiesz. Rozmawiaj ze mną, bo ja se siądę na foteliku. Mów do mnie jeszcze. I co? Chcą z moją pomocą znaleźć ten skarb? Jak to się nazywa? Fragment Edenu? Tak. Wszystko wskazuje na to, że jest w Masjafie. Nie wiem, czemu marnują na mnie czas. Przecież mogą wysłać ludzi, żeby go wygrzebali. Nie mogą. To nie takie proste. No bo go tam oni już nie ma. Mieli artefakt. Ale spoiler. W takim razie czego chcą ode mnie? Od mojego przodka. Mają nadzieję, że pokażę im, gdzie podziały się pozostałe. Twierdzisz, że tych rzeczy jest więcej? Desmondzie, nawet sobie nie wyobrażasz. Dzieciaczku. Zaś. Coś nie tak, panno Stillman? Nie, Warren. U mnie wszystko jak w Denver. Więc gdzie są moje pliki? W tyłku. Wykop sobie. Muszę się tym zająć, zanim nabierze podejrzeń. Porozmawiamy później. Czekaj, teraz. O co chodzi z tym u mnie jak w Denver? To znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale dlaczego Denver? Chodzi o międzynarodowe lotnisko w Denver i podziemny kompleks pod nim. To tam miał miejsce wypadek. Dobra. Chodźmy się przekimać, bo nic więcej tu nie ma do zrobienia. No. Trochę pogadaliśmy. Jejku, jejku. Dobra, trzeba się położyć w kimę. Nic innego jeszcze nam nie pozostaje. Znaczy, jeszcze nic nie mamy. Przekonacie się, o co mi chodzi. Takie mrugnięcia. Coś znaczy. Tracimy czas, panie Miles. Tak, tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. I tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego.
Słucham? Niektóre rzeczy, które widziałem w animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Specjalnie nie, podpuszczę. Co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nie. nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? O. Są książki, listy, dokumenty, no różnego właśnie. Rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić tak. cokolwiek. No. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Dobra, o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Zresztą no. to bestseller. Do czego pan zmierza? Raczej. Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek, nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. No. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Możemy, rusz dupę. Dobra, wskakujmy. No, mam blok 6. Shit. Czyli już tak nie jeśli za dużo zostało. Najlepiej będzie, jeśli się oddalisz, tak. Mój uczniu, mamy wiele do omówienia. No co tam? Jesteśmy blisko Altairze. No, blisko. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przez... Chciał jeszcze, jeszcze! Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, normalka. Ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy? Tak i nie. Marzył, wciąż marzy. O pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Nie wiem. Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam. Ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć, co należy zrozumieć i przyjąć do serca. On dąży do niego siłą. A robiąc to, okrada nas z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnił twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli niewiadomością? Jednak on wolał nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. O, w Jerozolimie zmierzyłeś się kurwa mać! I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły. Idź, Altairze. Idź, masz gołąbka następnego. A może faktycznie to będzie ostatni? Ten. Jak się zastanawiam. Coś dostałam? Lepszy miecz, kurwa. Weź nową broń, dodatkowe noże do rzucania, czyli 15 i... biegłość mieczu. Większe obrażenia. Przydadzą się. Mamy full wypas. Dobra, spadamy szybko. To nie było ostatnie. Tu będą ostatnie. W Jerozolimie. Będą ostatnie skakanie, pomaganie i tak dalej.
I Ryzuli mały biuro. Jeśli spowodujesz jakieś zajście, najlepiej będzie. Jakie zajście? Odpalisz, aby nie denerwować bardziej mieszkańców. O Boziu. Może zobaczmy. To jest ta nieduża część, więc odkryję sobie coś tam troszkę i no w następnym odcinku będziemy kończyć nie grę, tylko mapę. Jeszcze troszkę będzie. Ale o wiele mniej niż było. Tak w większości żeśmy zrobili. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie jachtę, nic nie zatrzyma go już na drodze. Do Jerozolimy! Ej, co ty mi robisz? Proszę, ja ciebie. Ty się wspinają. Zaś nie widzisz? Zaś jesteś ślepy? Kurde mać. No, do góry. No, ładnie. Zobaczymy, ile jest punktów, ile jest wszystkiego innego. I spoko. Siedem mamy punkcików. Dobra, teraz jeszcze zrobimy sobie co nieco. Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! O hraban łazi! Kiemy wojny będzie spiorczy! Ale nie chciałam w ciebie! Ludzie, ja was proszę. Super, dzięki. No i spoko, mamy. Znajdę sposób, by ci odpłacić za to. Ile jest mieszkańców? Mieszkańców jest. No jeszcze pięciu. Gdzie jest? Nie ma nikogo. Jest sprawca! Jest u góry. Wiem, że się zbieszy znowu. No, to by było złe. Aha, tu jest to. Błagam was! Błagam tylko o parę monet! No, tu ktoś będzie coś do uratowania? Ktoś gdzieś? O parę pieniążków! O Boże, aż dwóch tam siedzi. Nic nie robię, nie patrzcie na mnie, kurde. Punkt kontrolny. Wyścig do informatora. Nie bardzo. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Proszę, jeszcze nie ten punkt kontrolny sobie. Biedna, chora i głodna. Odblokujemy. Dzięki. Jezus Maria. No właśnie po tej drabinie. Ale teraz mamy szansę odkupić grzechy. Szansę. Tam to jest co? Pojednajmy się z krzyżowcami. Niech nas stanie jedno. Nic sami nie da. Proszę, robisz mi krzywdę. Ludu Jerozolimy. Dobra, jeszcze załatwimy tu to. Przestań, proszę. Allah is rik. No jeszcze jestem. Jak jeszcze po to powinno pójść? Tu jeszcze na górę sobie wskoczymy i będzie dobrze. No. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twoją dobroć.
co się stało? Na tym ucierpieliśmy, ale teraz, teraz mamy szansę odkupić grzechy. Szansę, by zacząć na nowo. Pojednajmy się z krzyżowcami. Niech nastanie jedność. Niech ta jedność... Ludu Jerozolimy, stoimy na progu. Jeśli go przekroczymy, ludzie, to będzie nowy wiek, wiek pokoju między wszystkimi ludźmi. Przyjmijcie tych chrześcijańskich żołnierzy jak własnych braci. Powitajcie ich z otwartymi ramionami. W ten sposób możemy przeważyć... No, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku... Mam nadzieję, że skończymy sobie tą mapę, bo dużo tego tu nie ma. Raczej powinnam się uwinąć z tym w następnym odcinku. No i zobaczymy, zbliżamy się blisko, no super. Jesteśmy blisko końca, już tego tam dużo nie ma. I kurczę, się muszę zastanawiać, co następnego fajnego. Mam pomysł, co? No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed. Dzięki, cześć!